Cześć, witajcie w nowym filmiku. Dzisiaj pokażę Wam moje zakupy z Rossmana. Mam tutaj sporo nowych rzeczy, takich, których nigdy wcześniej nie miałam. Chyba tylko dwa produkty kupiłam ponownie, natomiast cała reszta to są nowe rzeczy. I tak pomyślałam, że nagram jeszcze Wam drugi filmik z tymi produktami, ale będę je wtedy testować. Zrobię makijaż i na koniec dnia zobaczymy, czy warte były swoje ceny i zakupu, czy nie. Myślę, że taki filmik się przyda też Wam, dlatego że może chciałyście coś kupić, chcecie coś kupić, a promocja jeszcze się nie skończyła, także zrobię taki filmik, bo sama jestem, słuchajcie, ciekawa, czy te wszystkie rzeczy faktycznie są takie fajne, ale dzisiaj Wam je tylko tak z grubsza pokażę i powiem, ile kosztowały, jakie mam kolory, odcienie i tak dalej, i tak dalej. I zacznę może, słuchajcie, od paznokci. Dlatego, że jak wiecie, oglądacie moje vlogi, ja ostatnimi czasy cały czas nosiłam paznokcie albo czerwone, albo takie ciemne, czekoladowe. Kiedyś też często nosiłam nude, ale potem nie mogłam żadnego fajnego lakieru właśnie w takim odcieniu dostać i no i dlatego nie malowałam na jasne kolory, ale znalazłam tym razem na promocji dwa. Ten, który mam teraz na paznokciach, to jest Bel Hypoallergenic w numerku 10. To jest taki, wiecie co, taki nude, taki zimny beż, coś takiego, taki aż wpadający w szary, zobaczcie. To jest taka rozbielona wersja tego lakieru z Rimmela Rain Rain Go Away. Nie wiem, czy go pamiętacie, ja go kiedyś bardzo często kupowałam. Nie wiem, czy w ogóle te lakiery jeszcze są, tak szczerze mówiąc. Natomiast ten właśnie mi go przypomniał, tylko mówię, to jest trochę jaśniejsza wersja tamtego lakieru, więc stwierdziłam, że wezmę. I co jest ciekawe, to to, że on jest mega kryjący, ale trochę robi smugi. Ja już miałam chyba 2 czy 3 lakiery właśnie z Bel, natomiast nimi się troszeczkę łatwiej malowało. Z tymi nudziakami to jest tak różnie i ten akurat jest taki, że trochę trzeba uważać, żeby po prostu nie narobić sobie tutaj tych smug na paznokciach i w ogóle, żeby, no, żeby one były ładnie pomalowane. Natomiast nałożyłam 2 warstwy na to, Top Coat Lovely i, no i wyglądają całkiem spoko. Zobaczymy, jak ten lakier się utrzyma. On kosztował w normalnej cenie 10 zł, ale kupiłam też drugi lakier. Wy wiecie, że ja bardzo lubię lakiery Miss Sporty i tam miałam takiego swojego ulubieńca w numerze 015. To był taki właśnie nude kolor, ale trochę inny. On nie był takim brudnym nudziakiem, tylko taki po prostu świeży, jasny kolor, taki prawie, że biały, no ale to widać było, że to nie jest biały, tylko taki po prostu troszeczkę wpadający w beż, może tak. I znalazłam coś bardzo podobnego, zobaczcie. To jest jakaś seria To Shine? Nie wiem, coś takiego. I on jest taki właśnie bardzo jaśniutki, bardzo ładny jest ten kolor. To jest numerek 010. Jak je przyłożę obok siebie, to zobaczycie pewnie tą różnicę. One są tak naprawdę zupełnie inne od siebie. Jeden jest nude i drugi, ale jednak mają zupełnie inne odcienie i inaczej będą wyglądały na paznokciach. Także będę testowała jeden i drugi i dam Wam znać, czy są warte zakupu, czy nie. Ten kosztował z Miss Sporty 7 zł, 6,99. Kupiłam też podkład. Mówiłam Wam, że chcę kupić sobie jakiś podkład. Testowałam ostatnio różne i ostatnim, który testowałam, był Fit Me z Maybelline. I po tym teście stwierdziłam, że chyba jednak go nie kupię, bo to nie do końca jest to, czego szukam. I trochę spontanicznie, słuchajcie, będąc w Rossmanie, podjęłam decyzję, że wezmę ten podkład. To jest Yanda, sceniczny make-up, dobrze kryjący. Ostatnio było bardzo głośno na YouTubie o tych podkładach, dlatego że chyba ta firma wysyłała youtuberkom je do testów. I ja żadnego testu nie obejrzałam, powiem Wam szczerze, po prostu gdzieś tam mi się przewijały te podkłady i cały czas miałam wrażenie, że słuchajcie, ja u tych dziewczyn widziałam numer 02 i 06, co jest dziwne, dlatego że w Rossmanie, u mnie przynajmniej, był tylko numer 01, 03 i 05. Nie wiem, jak to możliwe. Natomiast ja kiedyś miałam próbkę matującego i pamiętam, że on był bardzo fajny, on się bardzo ładnie trzymał na twarzy, w ogóle bardzo naturalnie wyglądał i nawet miałam gdzieś tam takie przebłyski, żeby go kupić, ale jakoś tak o nim zapomniałam i teraz mi się właśnie przypomniał, także jestem ciekawa, jak on będzie wyglądał na twarzy. Chciałam taki kolor, żeby był troszeczkę ciemniejszy, tak jak Wam ostatnio mówiłam, bo ciągle za jasne podkłady kupuję, dlatego że idzie lato, człowiek się trochę opali, więc ta skóra będzie inaczej wyglądała, więc nie chciałam takiego białego podkładu, a co tu jest najgorsze w tych podkładach, to to, że po pierwsze jest mały wybór kolorystyczny, no bo 3 kolory to jest jednak mało, a po drugie u mnie w Rossmanie nie było testerów. Nie wiem, czy w ogóle ich nie ma, czy po prostu ktoś ukradł te testery, nie wiem, czy się pokończyły, no, no nie mam pojęcia. W każdym razie musiałam wziąć, tak, że tak powiem, na czuja ten podkład, no bo nie wiedziałam, jaki wziąć. I wzięłam 03 beż, po prostu wzięłam ten pośredni. Ja już robiłam sobie swatcha w domu i powiem Wam tak, nie wiem, jak wyglądają inne kolory, nie mam pojęcia, ale ten jest dziwny. To jest taki kolor, taki niby
żółtawy, ale on po chwili, on jest żółtawy jak się go nałoży, natomiast po chwili robi się bardziej taki pomarańczowy, taki bardzo nienaturalny. Ja jak widzicie, dłoń mam ogólnie jasną, dużo jaśniejszą niż szyja, dekolt i twarz, więc tutaj takie testowanie podkładu to no, ma się nijak tak naprawdę, ale chciałam chociaż ten odcień zobaczyć i powiem Wam szczerze, że trochę załamka ogólnie. Nie wiem, jak on będzie wyglądał na twarzy. No zobaczymy w tym kolejnym filmiku, jak będę testowała te produkty, ale pocieszam się też tym, że jak kupowałam Rimmela, ten Lasting Radiance, to wszystkie swatche były pomarańczowe. Nawet ten 0,70, który ja kupiłam, a potem jak się okazało na twarzy, on jest, słuchajcie, jasny, taki beżowy, bardzo neutralny, więc mam nadzieję, że z tym też tak będzie, no bo to, co tutaj jest, to jest coś dziwnego, zobaczcie. Bardzo dziwny jest ten kolor, nieładny. Nie o to mi chodziło. Fakt jest taki, że jak go tak sobie rozsmarowuję tutaj na dłoni, to on jest taki bardzo, taki sprawia wrażenie takiego nawilżającego, więc mi o takie coś właśnie chodziło, żeby on nie wyglądał tak sucho, tym bardziej, że teraz jak idzie, wiecie, lato, słońce i tak dalej, to żeby ta skóra tak ładnie i świetliście wyglądała. No i on tak tutaj wygląda, natomiast no mówię, boję się trochę tego koloru, także zobaczymy w kolejnym filmiku, jak to będzie wyglądało, bo jeszcze go nie nakładałam. I on kosztował w normalnej cenie 39 zł. Ale wziąłam też, słuchajcie, korektor. Pojawiły się dwie nowości, z Vivo i z Lovely. Ja wzięłam z Lovely, dlatego że z Vivo już nie było. W sumie nastawiłam się na tamten korektor, ale tak na dobrą sprawę nie ma większego znaczenia, czy wezmę ten, czy tamten. Jak będę chciała, to sobie tamten też kupię później, no bo one nie są jakieś mega drogie. Natomiast ten z Lovely nazywa się No More Dark Circles. Full Coverage to jest niby. Kolory są dwa. Ja sobie robiłam swatche w sklepie i w Rossmanie i na pewno są bardzo kryjące, bo to widać od razu. Ja sobie wklepałam i słuchajcie, nic mi nie było tutaj na dłoni widać. Wszystkie żyły, piegi, wszystko co mam tutaj, te przebarwienia, to mi zakryło. Także kryjący jest na pewno, natomiast trochę się boję tego, jak on będzie pod okiem wyglądał, dlatego że u mnie korektory wyglądają różnie. Ja mam tą skórę dość suchą tutaj, mam też zmarszczki, więc potrafią wyglądać słabo niektóre korektory, więc zobaczymy, jak będzie z tym. On i tak się nie zmarnuje, bo jak coś zawsze mogę sobie tutaj koło nosa go używać, czy na brodę, bo mam takie czerwone tutaj miejsca, więc na pewno go zużyję, bo mówię, no konsystencję ma fajną, kolor też ma fajny, ja wziąłam dwójkę. Jedynka jest jasna, ale taka bardziej jakby w zimnym odcieniu, natomiast ta dwójka jest bardziej żółta, także stwierdziłam, że skoro idzie lato, no to wezmę sobie ten ciut, nawet ciężko powiedzieć ciemniejszy kolor, no po prostu cieplejszy, także wzięłam i ten korektor, słuchajcie, kosztował w normalnej cenie chyba 12 zł. Ja Wam mówię tylko normalne ceny, żeby w razie czego, jak będzie już po promocji, jakbyście chciały sobie kupić, to żebyście wiedziały, ile one kosztują. Mam też dwa tusze do rzęs. Jeden to jest, obydwa są z Eveline. Jeden to jest Extension Volume, ten mój ulubiony, którego szczoteczkę używam do dzisiaj. Mówiłam Wam, że jak tusz mi się nie sprawdza, to ja zawsze biorę szczoteczkę właśnie od tego tuszu i wtedy każdy ładnie wygląda na rzęsach. Natomiast wziąłam go z ciekawości, dlatego że miałam go kilka miesięcy temu i był świetny. Jestem ciekawa, czy teraz też będzie tak samo świetny, jak był wtedy, bo z tymi tuszami to jest różnie. On jest tani, on kosztuje około 12 zł, także kupiłam go ponownie, natomiast nowością u mnie, którego właśnie będziemy testować w kolejnym filmiku, jest Big Volume Explosion. Tak on wygląda. Czytam, czy, tu się, czy coś jeszcze stoi napisane, ale nie. Tak on wygląda, trochę się tutaj odbija to światło. To jest niby tusz, który ma co robić? Black, nie wiem. Nic nie jest napisane, słuchajcie. Nie wiem, ale coś tam chyba w tej szafie było napisane, na tej karteczce, że on ma, nie wiem, dawać efekt sztucznych rzęs? Coś tam takiego dziwnego. W każdym razie ja go jeszcze nie otwierałam, otworzę go dopiero na teście i on kosztował coś koło 20 zł, także stwierdziłam, że wezmę, przetestuję. Oni tam sporo mają tych produktów do rzęs, tych tuszów, odżywek i tak dalej. Natomiast ja wzięłam ten, bo koleżanka miała i mówiła, że jest bardzo dobry, więc w sumie wzięłam z jej polecenia. Zobaczymy, jak się u mnie sprawdzi. Wzięłam też oświetlacz z Lovely Silver. To jest ten, który ostatnio potłukłam, spadł mi i rozbił się w drobny mak. Ja nie lubię używać takich po prostu potłuczonych, więc z racji tego, że on kosztuje tylko 11 zł, to wzięłam sobie nowy. Ja ogólnie wolę cieplejsze bronzery, chciałam powiedzieć, cieplejsze rozświetlacze, natomiast ten silver to nie jest taki silver, bo z Belle oglądałam też rozświetlacze, ale tam w ogóle jest coś dziwnego, bo słuchajcie, jest brązowy, złoty i biały. Ale ten biały niby był tym chłodnym, bo tam było chyba cool napisane przy nim, czy tam coś, ale wiecie co? To nie był taki odcień, takiego, nie wiem,
czegoś chłodnego, to był po prostu biały rozświetlacz i tak trochę się zdziwiłam, bo nie wiem, może jak ktoś ma bardzo jasną skórę, to faktycznie on będzie inaczej wyglądał, natomiast jak ja wzięłam sobie tak na palec go i tak sobie tutaj maznęłam, to słuchajcie, miałam taką białą kreskę, także no nie wiem, no może dla jakichś tam jasnych, bladych cer faktycznie on się nada, natomiast no dla mnie nie było tam wyboru, więc wróciłam sobie do szafy właśnie Lovely i wzięłam ten, ale zobaczcie, jaki ma piękny kolor. To nie jest taki typowy silver, to jest coś takiego szampańskiego, ten oświetlacz ma chłodniejszy odcień, ale on jest przepiękny, bardzo go lubię i stwierdziłam, że wezmę go znowu. On daje troszeczkę mocniejsze rozświetlenie niż na przykład te zwykłe takie małe kwadratowe rozświetlacze z Vibo, ale bardzo go lubię, tutaj w kącik wewnętrzny oka sprawdza się po prostu rewelacyjnie, no i mówię, kosztuje 11, słuchajcie, złotych. Kolejną rzecz też już miałam, kupiłam go też ponownie, dlatego że uwielbiam ten cień. Wy mnie często pytacie pod filmikami, co ja mam na oku, kiedy coś mi się świeci. I słuchajcie, za każdym razem jest to Maybelline Color Tattoo w numerze 35 On & On Bronze. Miałam już ze 3 razy ten cień, kupiłam go ponownie, dlatego że u mnie szybko wysycha ten cień. Nie wiem, wy mi pisałyście, że macie go rok czy dwa i nic się nie dzieje. U mnie, słuchajcie, kilka miesięcy i jest po produkcie. Czasami dolewam sobie do tego starego, dolewałam fixera, ale to już nie jest ta sama konsystencja. On najlepiej maluje, jak jest taki właśnie kremowy. Słuchajcie, makijaż wykonany tym cieniem to jest po prostu makijaż błyskawiczny. Wystarczy na palec nałożyć sobie trochę tego cienia, palcem wklepać, wytuszować rzęsy i słuchajcie, wyglądacie po prostu dobrze. On jest bardzo, ma nietypowy kolor, dlatego że to jest złoto, ale to nie jest takie złoto pomarańczowo-żółte. To jest zimny odcień złota, będzie pasował, słuchajcie, do każdego koloru oczu, do niebieskich, brązowych, zielonych. Zobaczcie, jaki on jest piękny. Ja go uwielbiam. On się tak długo trzyma, on też ładnie wygląda, jak delikatnie go sobie pod oko nałożycie. Ta buzia od razu taka opalona, tak jakoś inaczej się wygląda, także serdecznie Wam polecam. Jeśli jeszcze nie miałyście, to spróbujcie. On kosztuje w normalnej cenie 28 zł. Kupiłam też bronzer. Jak wiecie, ja uwielbiam bronzery i stwierdziłam ostatnio, że wszystkie te, które mam, nie są takimi bronzerami, jakie bym chciała, żeby były. W sensie, coś mi te kolory nie odpowiadają. Kiedyś lubiłam bardzo takie zimne odcienie i mam kilka takich. Potem mam taki przeskok, że są za ciepłe te bronzery i znalazłam chyba bronzer, który jest idealny. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ja go dzisiaj mam, ale nie patrzcie na to, co mam teraz na twarzy, bo tak naprawdę ja mam makijaż dzisiaj już chyba z 8 godzin. Nałożę go na świeżo, to wtedy zobaczycie, jaki on ma faktycznie kolor. To jest też Belle Hypoallergenic. Tak on wygląda. I to jest Fresh Bronze Powder. Tak on wygląda. Są, słuchajcie, dwa kolory. Jest jedynka i dwójka. Naoglądałam się filmików i większość dziewczyn, które ja oglądałam, polecała akurat jedynkę. Różnica między nimi jest niewielka, dlatego że one mniej więcej są, jeżeli chodzi o jasność, to są mniej więcej takie same, w sensie ta kolorystyka jest podobna, ale one mają inne odcienie, bo ta dwójka jest chyba taka bardziej szarawa, nie wiem, czy dobrze w sumie powiedziałam szarawa, no bardziej taka, ten też zobaczcie, on nie jest taki typowo ciepły, on jest taki pół na pół, a tamten jest, mam wrażenie, jeszcze bardziej zimny od tego, o może tak, także ten chyba dobrze trafiłam z kolorem i z tym odcieniem. On jest delikatny, ale można sobie go nałożyć więcej i wtedy jest bardziej widoczny, także krzywdy sobie nim też nie zrobicie, także wydaje mi się, że będę z niego na dłuższą metę zadowolona. Ten bronzer kosztował 24 zł w normalnej cenie, także też wcale nie tak dużo, a naprawdę jest bardzo, ale to bardzo ładny ten odcień. Kupiłam też bibułki, zawsze kupuję na promocji, mam gdzieś drugą paczkę, ale nie wiem, gdzie mi wcięło, bo tak jak, nie wiem, czy Wam mówiłam, byłam dwa razy w Rossmanie, te zakupy robiłam na dwa razy, więc raz sobie wzięłam i drugi raz te bibułki. Mam jeszcze pomadkę, którą testowałam od koleżanki, ona miała w kolorze takim ciemny niud, czekolada, coś takiego. I słuchajcie, nałożyłam ją w pracy, a miałam ją na ustach do godziny 22, i ledwo ją zmyłam. Jadłam, piłam, słuchajcie, byłam biegać, no wszystko robiłam, co tylko mogłam robić i słuchajcie, ona była cały czas na ustach. To było dla mnie coś dziwnego, w ogóle co lepsze, ona jest, z racji tego, że jest to pomadka matowa, mogłam sobie nałożyć szminkę ochronną. Te usta zrobiły się nawilżone, a ten kolor nadal był. Byłam w szoku i to byłam w takim szoku, że poszłam sobie, kupiłam swoją osobistą, ale w kolorze czerwonym. Mowa tutaj o tej pomadce z L'Oreala. To jest chyba jakaś nowa stosunkowo seria, tak mi się wydaje, aczkolwiek ja nie kupuję pomadek z L'Oreala, więc też nie wiem, tak mi się wydaje, że to jest coś nowego. To jest niby Ultra Matte Liquid Lipstick. Tam są same praktycznie nudziaki.
różne, bardziej takie ciepłe, zimne, bardziej wpadające w fiolet, coś takiego, z tego co kojarzę. Natomiast jedna jedyna była czerwona i słuchajcie, była ostatnia. I tak sobie pomyślałam, że w sumie czemu nie, ja lubię czerwienie, ale to już inaczej się aplikuje, bo ona jest bardzo, ale to bardzo intensywna. Aplikuje się gorzej niż tą, którą miałam wcześniej, tą od koleżanki. Trzymać się trzymała, ale ona już tak jakoś inaczej schodziła. Nie wiem, czy to jest, słuchajcie, inny kolor, to już jest inna jakaś formuła, konsystencja. Ciężko mi powiedzieć, ale mam wrażenie, że to nie jest ta sama pomadka. One są mega drogie, dlatego że one kosztują prawie 60 zł w normalnej cenie, więc nawet na promocji nie kosztowały wcale mało. I trochę jestem wkurzona, będę ją testować, zobaczymy, ale też bardziej tak, wiecie, co zależało mi na tym, żeby to była taka pomadka na dzień, bo myślałam, że ona nie będzie aż tak bardzo intensywna, natomiast jak mam ją używać raz na ruski rok, jak gdzieś wyjdę, no to trochę tak, nie wiem, no trochę żałuję, że ją kupiłam, no ale co zrobić, no. Tamta była taka fajna, więc myślałam, że ta też będzie, ale no jeszcze jej nie przekreślam, ale tak jak mówię, no zadowolona jakoś tak w 100% z niej nie jestem. I już ostatnia rzecz, to jest, słuchajcie, coś, co ostatnio jest bardzo popularne i wszystkie firmy już chyba to mają, to jest mgiełka. Ja kupiłam tą z Vibo, Vibo Mood Glow Babe Spray, tak się nazywa. Tak, tak. Utrwalający spray do makijażu z efektem świetlistego wykończenia. Zawiera ekstrakt z papai oraz mango. Niby zabezpiecza makijaż przed ścieraniem, rozmazywaniem, tworzy niewidoczną warstwę ochronną, zachowując świeżość i idealny wygląd makijażu nawet do 24 godzin. Trochę tak jestem do tych produktów nastawiona, tak wiecie co, nie że negatywnie, ale tak zastanawiam się, czy to jest po prostu jakiś wymysł znowu tych wszystkich firm kosmetycznych, żeby kolejną rzecz po prostu nałożyć na twarz, która jest zbyteczna, nie wiem. Będę ją testować i zobaczymy, czy faktycznie coś ona daje, czy nie. Ja raczej nie mam takich wielkich problemów z tym, że mi się, nie wiem, ściera makijaż, podkład mi się gdzieś tam zmazuje. Raczej nie mam takich problemów, bo po pierwsze moje podkłady są jakieś tam w miarę sprawdzone, te, które mam i wiem, że one się utrzymują cały dzień. A po drugie, ja też nie mam tłustej cery, więc u mnie te podkłady czasami gdzieś koło nosa się zetrze, ale tak, żeby mi się gdzieś z twarzy całej schodził, to nie mam takiego problemu, więc zobaczymy, jak będzie twarz wyglądała po tym sprayu, tym utrwalaczu. No jestem ciekawa, widziałam też, że Lovely ma AA, ma Bielenda, ma Golden Rose, także słuchajcie, praktycznie każda teraz firma ma taki spray. No i ciekawe, czy to jest coś faktycznie, co... czy to jest produkt, który coś daje, czy to jest tylko taki wymysł tych firm kosmetycznych. No jestem ciekawa, no jest to na pewno modne, bo teraz wszyscy to kupują, więc no kupiłam też i zobaczymy. Ta mgiełka, ten utrwalacz kosztował... 20 chyba 3 zł. Także na promocji się opłacało, no bo to też nie jest jakaś mega wysoka kwota. W ogóle te opakowania są ładnie. Właśnie to jest ta nowa seria z Vibo. Bardzo fajne opakowania, takie inne. Nie są w ogóle kolorowe, a mimo to przykuwają wzrok. Także to już jest wszystko, słuchajcie. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się podobał. Dajcie znać koniecznie na dole, co kupiłyście. I jeżeli miałyście te pomadki, to też mi dajcie znać, jak się u Was sprawdzają, bo jestem mega ciekawa. Natomiast ja będę robiła test, sprawdzę te wszystkie kosmetyki, Wy sprawdzicie razem ze mną i zobaczymy, czy w ogóle warto było wydać kasę na nie, czy nie. Także dziękuję Wam bardzo za oglądanie i serdecznie zapraszam na kolejne filmiki. Do zobaczenia, cześć!